Chancellor Scholz, lieber Olaf, vielen Dank für den herzlichen Empfang. Kanclerzu Scholz, drogi Olafie, bardzo dziękuję za serdeczne przyjęcie w Berlinie. To zawsze przyjemność być tutaj. Współpracowaliśmy jako przyjaciele, kiedy byłem premierem Holandii. Z niecierpliwością czekam na kontynuację naszej dobrej współpracy jako sekretarz generalny NATO. Niemcy wnoszą znaczący wkład w nasze wspólne bezpieczeństwo. Zwiększają swoją obecność we wschodniej części NATO. Na stałe rozmieszczacie pełną brygadę na Litwie. Niemieckie odrzutowce patrolują bałtyckie niebo. A niemiecka marynarka wojenna przejmuje wiodącą rolę w NATO na Morzu Bałtyckim przez następne 4 lata, chroniąc kluczowe szlaki zaopatrzeniowe i handlowe oraz krytyczną infrastrukturę na Morzu Bałtyckim. Niemcy inwestują obecnie 2% swojego PKB w obronność, po raz pierwszy od 3 dekad. To ważne dla Niemiec i dla NATO. Wszyscy członkowie sojuszu muszą inwestować więcej i wierzę, że Niemcy będą nadal zwiększać swoje wysiłki. This is important for Germany and for NATO. All NATO allies must invest more, and I trust that Germany will continue to step up. Dear Olaf, this achievement is also thanks to your... Drogi Olafie, osiągnięcie to zawdzięczamy również Twojemu osobistemu przywództwu i zaangażowaniu. Twoje historyczne Zeitenwende miało ogromny wpływ na bezpieczeństwo Niemiec i siłę sojuszu. To silny sygnał dla Moskwy, że jesteśmy zjednoczeni w obronie naszych demokratycznych wartości i międzynarodowego porządku opartego na zasadach. Jako były premier wiem, że rządom nie zawsze jest łatwo przeznaczyć środki na obronę narodową i pomoc dla Ukrainy, ale obie te kwestie są kluczowe dla naszego zbiorowego bezpieczeństwa. Dlatego dzisiaj rozmawialiśmy również o naszym stałym wsparciu dla Ukrainy. Niemcy są największym europejskim płatnikiem pomocy wojskowej. Wasze wsparcie codziennie ratuje życie na polu bitwy. W Wiesbaden znajduje się nowe dowództwo NATO do spraw wsparcia bezpieczeństwa i szkolenia na Ukrainie, które odwiedziłem kilka tygodni temu. Dowództwo NATO dla Ukrainy jest integralną częścią szerszego pakietu szczytu NATO w Waszyngtonie dla Ukrainy, który obejmuje także obietnicę długoterminowej pomocy w zakresie bezpieczeństwa oraz wsparcie dla Ukrainy na jej nieodwracalnej drodze do integracji euroatlantyckiej. Jeśli Putin wygra na Ukrainie, nie poprzestanie na tym. Rosja już teraz prowadzi nasilającą się kampanię ataków hybrydowych na terytoriach naszych sojuszników, ingerując bezpośrednio w nasze demokracje, sabotując przemysł i dopuszczając się przemocy. Wszystko po to, aby nas osłabić i zasiać podziały. To pokazuje, że przesuwająca się linia frontu w tej wojnie nie przebiega już wyłącznie na Ukrainie. Coraz częściej linia frontu przesuwa się poza granicę, do regionu bałtyckiego, do Europy Zachodniej, a nawet na daleką północ. NATO jest jednak gotowe do odstraszania i obrony przed tymi zagrożeniami. Inwestujemy w nasze zdolności we wszystkich domenach, na lądzie, morzu, w powietrzu, przestrzeni kosmicznej i cyberprzestrzeni. Współpracujemy z przemysłem, aby zwiększyć produkcję i przyspieszyć innowacje. Przemysł obronny w Niemczech ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Europy i obrony Ukrainy. W Bawarii amerykańskie i europejskie firmy współpracują ze wsparciem NATO, aby wyprodukować 1000 pocisków przeciwlotniczych Patriot w nowej fabryce. Jest to transatlantycki przemysł obronny, zapewniający możliwości i miejsca pracy po obu stronach Atlantyku. Niemiecki producent broni Rheinmetall właśnie otworzył pierwszą fabrykę na Ukrainie, a drugi obiekt wkrótce zostanie ukończony. Rheinmetall znacznie zwiększył produkcję amunicji od 2022 roku. Musimy utrzymać tempo, aby zapewnić bezpieczeństwo miliardowi ludzi. Dlatego zwiększamy wsparcie dla Ukrainy. Ściślej współpracujemy z Unią Europejską i innymi podobnie myślącymi partnerami na całym świecie. So we are stepping up support to Ukraine and we are working more closely with the European Union and other like-minded partners around the globe. Chancellor. Kanclerzu, drogi Olafie, jeszcze raz dziękuję za przyjęcie mnie w Berlinie. Dziękuję za przywództwo w tych niepewnych czasach i dziękuję za wiodącą rolę Niemiec w sojuszu, w NATO.